Słuchajcie, cały czas piecze sieć Solana, jeżeli chodzi o shit tokeny, mem tokeny. W ostatnim filmie mówiłem na temat bota, który nazywa się BongBot. Jest to bot analogowy tak naprawdę, znaczy manualny, jeżeli chodzi o obsługę, który pomaga nam w handlu, kupno i sprzedaż. Przede wszystkim przyspiesza te transakcje. Oczywiście on nie jest do końca darmowy, ponieważ każda transakcja, którą generujemy poprzez ten bot, bez względu na to, czy jest ona stratna, czy zyskowna, zawsze będziemy płacić 1% prowizji. Również też nadmienię, że dotyczy to oczywiście zdecentralizowanych protokołów i mówimy tutaj o zdecentralizowanych giełdach, które możemy zastąpić właśnie poprzez ten bot, tak? Ponieważ one, te boty łączą się przez router i bezpośrednio dokonują właśnie tych transakcji. No i słuchajcie, BongBot, o którym mówiłem wcześniej, możecie sobie też zajrzeć do tego filmu, znajdziecie też link, to są oczywiście boty na Telegram. Też nie będę mówić dokładnie, jak to działa, odsyłam do wcześniejszego filmu, zresztą ten film znajdziecie gdzieś tam na pasku, tutaj na końcu tego filmu, odnośnik do poprzedniego. Natomiast wpadł mi, słuchajcie, kolejny bot, który wyróżnia się kilkoma rzeczami. Jest to oczywiście też, przepraszam, bot na sieć Solana. Nazywa się FluxBot. Jest to telegramowy bot. No i ma kilka dodatkowych funkcji, o których chciałbym powiedzieć. Ja w tej chwili go dopiero testuję. Zrobiłem tak naprawdę tylko jedną transakcję testową i ustawiłem sobie limit order, tak? Czyli sprzedaż po określonej cenie tokenu, który kupiłem wcześniej. Za chwileczkę Wam powiem co i jak. Jeżeli chodzi o FluxBot, działa to identycznie jak w przypadku BongBot, czyli wchodzimy bezpośrednio z linku, który macie pod tym filmem w opisie, wklejamy go w przeglądarkę, automatycznie wyświetla nam się link, komenda, która powoduje to, że otworzy nam się w Telegramie ten bot. No i przywita nas, słuchajcie, przywita nas taki komunikat, czyli mamy wygenerowany, tak jak mówiłem wcześniej, automatycznie adres portfela na sieci Solana, na który musimy przelać sobie środki. Ten portfel jest non-kustodialowy, tak jak wcześniej też wspominałem, możemy sobie wygenerować klucz prywatny poprzez zakładkę settings, no i go podpiąć na przykład pod Fantoma. Nie ma z tym najmniejszego problemu, tak więc działa to identycznie, tak jak mamy w przypadku BongBot. Jakie mamy tutaj, słuchajcie, rzeczy, które wyróżniają tego bota, bo ja nie będę w tej chwili robić tutorialu, pokazywać Wam co i jak, zresztą pokażę Wam, gdzie ten tutorial znaleźć, natomiast też odsyłam do wcześniejszego filmu, ponieważ tam bardziej jakby dogłębnie mówiłem co, jak działa, jaka funkcja. A więc tak, jeżeli chodzi o poza standardowymi funkcjami, które ma BongBot, czyli kupno, sprzedaż tokenu, mamy tutaj, słuchajcie, możliwość ustawiania limit orderów, kopy traderów oraz snajpowania tokenów, które dopiero ruszą. Czyli mamy na przykład jakiś fair launch, w którym mamy już podany smart contract, ale jeszcze nie ma dodanej płynności. No i wiadomo, że każdy gdzieś tam czeka na ten start i tutaj możemy go zesnajpować, tak? Czyli wstrzelić się w pierwszych kilku blokach zaraz po starcie, dając bardzo dużo gazu na start i tak dalej, i tak dalej. Każdą z tych funkcji oczywiście trzeba odpowiednio dostosować do siebie, w tym sensie, że musimy ustawić odpowiednie limity kupna, sprzedaży ewentualnie i tak dalej, i tak dalej. No i slippage tolerance, jak i też właśnie, poczekajcie, bo zgubiłem się, opłatę fee, tak, czyli gas fee. Dobra, no i mamy, słuchajcie, ten limit order. W tym limicie ja sobie ustawiłem taką pierwszą transakcję, która active orders, którą testuję, bo nie wiem tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Chcę sprawdzić, jak to wygląda. Mam jeden Infinity Token, 94 tysiące sztuk. Jakąś tam drobnicę wrzuciłem zwyczajnie po to, żeby przetestować. No i on mi zamknie przy odpowiedniej cenie, którą sobie ustaliłem. Zresztą tą cenę możemy sobie tutaj ustalać plus
minus po 5% od ceny market w danej chwili, bądź też customową cenę, tak? Tutaj sobie custom price ustawiamy. Natomiast co się dzieje z tymi środkami? One nam wychodzą bezpośrednio z portfela i wchodzą na techniczny portfel, z którego zostanie dokonana ta transakcja. I jak mamy komputer budget set, compute unit limit, tak? Czyli mamy ten limit ustawiony już bezpośrednio pod tą transakcję. Pociągnęło nam w tym momencie SOL na tą transakcję, jak również te przeniosło tokeny, które będą sprzedane po odpowiedniej cenie. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja, tak jak mówię, dopiero to testuję, nie wiem, jak to będzie działać. Tak więc nie pytajcie się mnie w tej chwili, czy już coś zrealizowałem. No chyba, że oglądacie film długo później po tym, jak go wrzuciłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście poza tą opcją, która jest dla mnie bardzo wygodna, bo nie ukrywam, ja też tego mi brakuje jakby w BongBot. Mam nadzieję, że to wprowadzą, bo BongBot jako narzędzie ułatwiające handel bardzo mi wpadło do gustu i przypadło do gustu i jakby już przyzwyczaiłem się do tego narzędzia. Tutaj w przypadku FluxBot troszeczkę jest inny układ, inaczej ten interfejs reaguje, inne dane są pokazywane, no i trzeba się jakby odrobinę czasu przeznaczyć na wdrożenie, ponieważ nie jest to do końca intuicyjne, ale myślę, że każdemu uda się te wszystkie informacje uzyskać. Najważniejsze jest to, żeby przyzwyczaić się to, w jaki sposób poruszamy się po samym panelu, tak? Czyli tutaj to, co mieliśmy, mówiłem, token, czyli ten główny jakby panel, mamy buy, sell token, limit, order, landing, transfer token, możemy sobie przetransferować jakby stąd, nie wykorzystując jakby zewnętrznego portfela, bo w przypadku Bong, z tego co ja wiem, tam nie ma opcji wypłaty, czyli zawsze musimy jakby ten klucz prywatny sobie wyeksportować do, załóżmy, Fantoma po to, żeby z niego korzystać w tym sensie, no żeby jakby móc cokolwiek robić na tym portfelu, prawda? Ten Sniper to jest też oczywiście rzecz, którą będę chciał przetestować, jeżeli pojawi, no na pewno mi się pojawi jakaś tam opcja, w której będę mógł kupić token przed startem, sprawdzę, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale też słuchajcie, co jest bardzo ciekawe, to mianowicie, gdzie jest to, o, widzicie, tutaj mamy, dobra, mamy. To jest mianowicie Copy Trader. No i w tym przypadku możemy sobie ustawić tradera, którego będziemy kopiować. Kopiujemy oczywiście konkretny adres portfela, który możemy sobie wyszukać, nie wiem, tu na naszej grupie, bądź też bezpośrednio chociażby na takim serwisie jak DexScanner, gdzie mamy top traderów przy każdym tokenie, no i możemy sobie śledzić dany portfel, który robi bardzo duże zwroty ze swoich inwestycji. Oczywiście może to być przypadkowa inwestycja, ale może to być też inwestycja zrealizowana dzięki jakimś informacjom, które będzie powielać i które jakby dalej stosuje na tym portfelu, prawda? Tak więc tu mamy jakby bardzo fajne narzędzie, które może przede wszystkim spowodować to, że nie będziemy musieli jakby uczestniczyć, biorąc pod uwagę chociażby moją grupę, ja raz na jakiś czas wrzucam informacje na temat tokenów, no i wiadomo, że nie każdy jest w stanie te tokeny zobaczyć, taką informację zaraz po tym, jak ją wrzucam. Dlatego w sytuacji, kiedy ktoś może sobie kopiować a kopiuje do tej pory, załóżmy, moje jakieś tam sygnały, no to w tym momencie ma do dyspozycji taki sygnał automatycznie i z automatu kupiony. Oczywiście problem jest jedynie taki, że ty w momencie, kiedy nie kopiowałeś takich sygnałów moich, no to mogłeś sobie je realizować, kiedy chcesz. Natomiast u mnie może być inaczej, tak? Bo ja mogę mieć inny poziom ryzyka ustawiony u siebie w głowie, większy bądź też mniejszy, no i to też może się przełożyć na twój ewentualny zysk, czy też straty, tak więc to też trzeba
brać pod uwagę. Ale zawsze można sobie przetestować, słuchajcie, małymi kwotami. I co jest ważne w przypadku kopiowania traderów, musimy mieć na portfelu USDC. Tak? Czyli sobie na Radium bezpośrednio swapujemy sole na USDC. No i trzymamy i tutaj jakby ustalamy wartość takiego pojedynczego trade'u. On może mieć wartość jednego USDC, bądź też 100 USDC, a może mieć też i więcej, minimum 1 dolar, tak? I to jest jakby ta wartość, którą należy uwzględnić. No przede wszystkim dlatego, że są opłaty związane z transakcjami. Dlatego tak to moim zdaniem powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o sam tutorial, na stronie Fluxbot, którą też macie pod tym filmem, znajdziecie zakładkę Tutorials, gdzie mamy wszystkie filmy, w których opisana jest procedura ustawiania konkretnych zleceń, w zależności od tego, co chcemy zrobić. Czyli możemy te kopiowanie tradera, limit order, selling token, buying token i tak dalej, i tak dalej. Mamy też pełną dokumentację samego projektu bezpośrednio w doksach, do której jakby serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany korzystaniem z takiego bota. Słuchajcie, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o bot, Fluxbot. Tak jak mówię, nie chcę robić tutaj pełnego tutorialu, bo macie te wszystkie informacje zawarte na stronie, a wiem, że też nie każdy, jak też większość, nie dotrzymuje do końca tych moich filmów, tak więc myślę, że to i tak nie ma sensu, aby nagrywać. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.